przy trofeum na swojej ścianie powiesi Budzilla i będzie tam najpierw głowa Daniela, a potem no właśnie czyja obok. Dzień dobry, Danielu. Danielku, kogo możemy dla ciebie obudzić? Za fix, moją mamę. Powiedz, Daniel, jeszcze co u mamy słychać. Kurde, właśnie poszła na urlop miesięczny. Ale super. Za 2 tygodnie wybiera się na taki urlop, znaczy takie wakacje życia swojego. Wow. Na Dominikanę. Na Dominikanę! Kiedy wylatuje, powiedz? Pełna egzotyka. Teraz nie wiem, 11 lub 12. Dobrze. Halo? Halo, dzień dobry pani, witam serdecznie. Biuro Podróży poinformowało nas Departament Zdrowia Republiki Dominikany. Witam, że tak. Pani ma tutaj wylot na Dominikanę w pierwszej połowie. Tak. Czerwca, proszę pani. Nie mamy tutaj informacji pełnej o odbytych szczepieniach i przygotowaniu się do podróży. Mhm. Wie pani co, my mamy taką procedurę uproszczoną, jeżeli chodzi o warunki zdrowia, które muszą być spełnione przed podróżą na Dominikanę. Tak. Czy pani zna pH swojej skóry? Nie. Wie pani co, my mamy takie kremy malaryczne, wie pani, specjalne. Mhm. Tylko musielibyśmy, wie pani, one są bezpłatne oczywiście dla państwa, mhm, dla klientów biura. Tylko wie pani, musimy ustalić to pH skóry. Pani jest teraz w domu? Tak. Wie pani co, nie ma pani uczulnia na nabiał? Nie. To bardzo dobrze. Jakby pani mogła podejść do lodówki, nie wiem, mleko, ser żółty, biały. Tak. Ma pani coś takiego? No jest na rzeczach też. Dobrze, świetnie. To mnie pan zaskoczył. Tak, świetnie, widzi pani. No ale idę do lodówki. Wie pani co, no bo to szkoda potem, wie pani, na lotnisku to wszystko tyle kosztuje, wie pani, potem to jest problem, bo klienci narzekają, wie pani, klienci biura tutaj mówią, że potem na lotnisku te środki drogie. Okej, okay. Co z tym mlekiem robić, tak? Dobrze, normalne, czyste, 3-2, tak? Tak jest, 3-2. To teraz to mleko do miseczki. Tak. Wie pani, pani teraz telefon trzyma prawą ręką. No mogę trzymać lewą, jak pan chce. No nie wiem, która ręka jest pani bardziej potrzebna? No jest pani praworęczna? Lewej, słuchaj, lewej, mam dobrze. Mleko w misce, no? Bardzo dobrze. Proszę pani, i prawy łokieć do miseczki, tak? Na 3 tak? sekundy. Proszę odczekać. Okay. No czekamy. Tego jeszcze nie grali, wie pan. 3 sekundy. Okay. Widzi pani. 3 sekundy. I jak tam? 3 sekundy. No, no okej, okay, wszystko. Wie pani, to się nazywa test Kleopatry. Oczywiście tak. Byłoby lepsze kozie niż krowie mleko na przykład, tak, prawda? No ośle na przykład, jeżeli, tylko to w naszej szerokości geograficznej niedostępne. I jak, proszę powiedzieć, wrażenia na skórze? Nie piecze? Wszystko w porządku? Nic się nie dzieje. Zapach łokcia się nie zmienił? Czy co, zapach? Łokcia. Bo łokieć nie, pani moczyła. Nic się nie dzieje, tak, tak, nic się nie dzieje. Wie pani, to jest inna wersja tego testu. Kiedyś moczyliśmy stopy i później były dziwne efekty. Także nie. Pytanie, czy mleka wystarczy także, żeby tam Daniela na chwilę wsadzić. Na przykład. Aha, no tak myślę właśnie, bo coś mi to się po prostu nie podobało. Okay. Słuchacze, RMF Max też wskakują do tej wanny. Tak, tak, już ja wskakujemy. Tak. Daniel, a teraz ty szybko do mamy Beaty. No, z kwiatami tam. Ja nie mam odwagi. No jak ty masz odwagi? Okay. Kazałeś nam to zrobić. Proszę, teraz tłumacz się matce, Daniel, tłumacz się matce. No proszę bardzo. No. No skoro test przeszła, to chyba poleci. Niech leci, mamo! Liczymy na pocztówkę, droga okay. Beato z Dominikany. Okej, okay. Myślę, nie ma problemu. I wracaj no. bezpiecznie do naszej krainy miodem i mlekiem płynącej. Tak, tak mi ten głos tutaj znajomy, ale żeby to danie... Matka, ale coś na komary weź na tą rozmowa, Dominikanę. Tak, coś czeka. Na komary. Rozmowa matki z dzieckiem czeka, okej? Okay? No, na razie! No właśnie, Daniel, tak właśnie. No. Oj, bo Daniel! Tak. Będziesz miał dla mamy poduszki od fabryki materacy, także się nie obawiaj. Prezent, żeby złagodzić upadek ze schodów, także... Cześć! Pozdrowienia, cześć! Wstawaj, nie udawaj! Maciek Rok i Irek Jakubek. Pamiętaj, słuchasz poranka w RMF Max. Hity na maksa.